Przed chwilą rozmawialiśmy, że z kuchni mogą być inspiracją dla muzyków, ale jednak kuchnia przede wszystkim kojarzy się z jedzeniem i o tym porozmawiamy z panią Olgą Płazą i panią Martyną Ludkiewicz z firmy Mister Chef. Dzień dobry. Mister Chef, czym zajmuje się pani firma? Nasza firma zajmuje się jedzeniem przede wszystkim. Powstała z miłości do jedzenia, do ludzi. My sami lubimy jeść. Polega to na tym, że na naszej stronie internetowej co tydzień jest nowe menu przygotowane przez szefa kuchni Tobiasza Hermana i można sobie wybrać przepisy, dania, które najbardziej nam odpowiadają, które odpowiadają też naszym umiejętnościom, ponieważ są różne stopnie trudności. I do naszego domu bądź dowolnie wybranego punktu w Polsce dociera paczka. W tej paczce są dokładnie odmierzone, zapakowane, opisane produkty, karty przepisów i dzięki temu możemy krok po kroku w domu sobie te przepisy ugotować. Bo pani tak podkreśla, że dokładnie odmierzone, czyli czy to jest sugestia taka, że my Polacy jemy za dużo, czy zbyt dużo kupujemy i później się jedzenie marnuje? W czym tkwi jak gdyby tajemnica i specyfika państwa, pani firmy? To znaczy, to nie tylko Polacy. My na świecie ogólnie robimy za duże zakupy, nieprzemyślane, nie planujemy zbyt dobrze i mnóstwo żywności się marnuje. W Polsce dla przykładu rocznie marnujemy 9 milionów ton żywności, z czego 2 miliony pochodzą z gospodarstw domowych, ponieważ wyrzucamy takie produkty najczęściej jak chleb, jak mięso, nabiał. Wiadomo, jedziemy do marketu, robimy zakupy jeszcze bez planu, co będziemy gotować w ciągu tygodnia i później się okazuje, że tu coś zostanie, coś się przeterminuje, bo ma krótką datę ważności, no i niestety musimy to wyrzucić. W tym momencie, kiedy my na przykład odmierzamy 15 ml sosu bądź 100 gram jakiegoś składnika, wszystko jest zużyte do wykonania przepisu. No właśnie, to jak sobie radzić z żywnością w domu? Kupować mniej, czy też może umiejętnie ją przechowywać? Przede wszystkim przechowywać, ale również też planować zakupy. Planowanie menu na kolejny tydzień dla mnie było problemem, ponieważ no, ja mam trójkę dzieci, jestem mamą pracującą, więc nie było to takie łatwe, żeby ogarnąć jeszcze co kupić, w jakich ilościach, co jemy, czy każdemu będzie smakowało. Dlatego ja jestem pierwszym moim klientem i no, dla mnie moja firma była akurat zbawieniem, jeżeli chodzi o przygotowanie, o planowanie menu oraz o to, żeby jednak ten budżet domowy troszeczkę ścisnąć. Ale mówimy na takim dużym poziomie ogólności, a jeśli chodzi o takie konkretne wskazówki, co panie radzicie widzom, żeby, nie wiem, jedziemy do hipermarketu i wcześniej w domu usiądźmy sobie i na kartce na przykład napiszmy, że kupię 10 deko sera, 20 deko kiełbasy, 2 pomidory, czy nie, czy jestem w błędzie, czy są jakieś inne, lepsze sposoby na to, żeby kupić tyle, ile nam potrzeba, a nie żeby się później zmarnowało i tak jak pani mówi, że 9 miliardów wyrzucamy w błoto. To znaczy tak, planowanie przede wszystkim jest podstawą i jak najbardziej, jeśli wiemy, co chcemy ugotować, nawet zanim zrobimy sobie listę zakupów, warto pomyśleć, jakie dania przez cały tydzień chcemy przygotowywać i tak połączyć posiłki, żeby niektóre produkty można było też użyć do kilku różnych potraw. Na przykład jest to pewne rozwiązanie. Później możemy sobie przygotować listę zakupów i kiedy jedziemy do marketu, dobrze jeszcze nie jest nie być głodnym, bo jeżeli jedziemy, jesteśmy głodni, to ja wiem sama po sobie, kupiłabym wszystko i w zasadzie... Jednym oczami po prostu. Dokładnie. I wszystko mi się podoba, wszystko chcę, a potem przyjeżdżam do domu, jest ileś tych siatek, a w zasadzie nie wiadomo, jak to wszystko przerobić. Także dla mnie w kuchni planowanie jest podstawą i my dokładnie wychodzimy z takiego samego założenia, właśnie przygotowując nasze potrawy do wysyłki dla klientów, że to wszystko jest rozplanowane i pozwala zminimalizować straty. W jaki sposób, bo też o tym tutaj już wspominaliśmy, przechowywać jedzenie, żeby jego trwałość była dłuższa i żeby można było je wykorzystać w momencie, kiedy będzie nam potrzebne? Na pewno powinniśmy przechowywać w chłodnym miejscu. Nie zawsze to musi być lodówka, niekiedy mamy spiżarki i dodatkowo dobrze by było przechowywać w opakowaniu bądź plastikowym, bądź w torebkach takich specjalnych do mrożenia. Myślę, że to... Pani macie takie specjalistyczne opakowania, tak. To proszę je pokazać. Tak. Pani macie specjalistyczne opakowania, proszę je pokazać. Tak, ponieważ my też chcemy, żeby produkty, które docierają w tych kartonach, były w pełni świeże, dlatego wysyłamy je w takiej wersji chłodzonej. Tu jest specjalny lód żelowy w środku, który utrzymuje stałą temperaturę, więc nie ma się co obawiać. Jeżeli wysyłamy jakieś mięso, nabiał, tego typu produkty, to wszystko przychodzi do domu świeże. Tak naprawdę nie trzeba nic rozpakowywać, bo całą tę torbę można włożyć do lodówki. I to jest też przyjazne środowisku. Czyli jak kupujemy, to kupujemy razem z tą torbą. Jak najbardziej.
żelowy, można używać go wielokrotnie, także nasi klienci mogą nam go odesłać, on jest z powrotem mrożony, można go wykorzystać, więc to jest też przyjazne dla środowiska. Tak samo jest karton, który jest wykonany w dużym stopniu z materiału z recyklingu, a natomiast wszystkie produkty, które wysyłamy, tak jak wspominałam, one są w odmierzonych porcjach. Są specjalnie zapakowane, więc są to torebeczki i jeżeli jest to jakiś składnik, którego nie potrzebujemy użyć dużo, to przychodzi tylko w takiej torebeczce, zużywamy. A to jest konkretnie, co to jest? Ja mam tutaj akurat mąkę ryżową i kurkumę. Nie musi stać w szafce. I to nie jest wersja dla krasnoludka, tylko że to jest wersja dokładnie wymierzona dla człowieka. Tak, jest dokładnie. Na przykład mąki ryżowej jest tutaj 20 gramów. To są czasami takie składniki, których na co dzień nie kupimy w takich ilościach. No i też stosunek tutaj ceny. Na przykład szafran, którego używamy do niektórych naszych przepisów. To jest bardzo droga przyprawa i może się okazać, że wcale w kuchni często jej nie użyjemy. My wysyłamy tylko tę odrobinę odmierzoną, którą wykorzystamy do przepisu i nie musimy tej dużej pojemności kupować. Więc jednocześnie nie marnujemy żywności, ale też dbamy o środowisko. Dziękujemy bardzo. No, świat jest tak skonstruowany, że rozmawialiśmy o żywności i za chwilę będziemy w kuchni, czyli cały czas kręcimy się wokół jedzenia. Naszymi gośćmi były pani Olga Płaza i Martyna Ludkiewicz z firmy Mister Chef. Proszę zostańcie, za chwilę będziemy w kuchni.